gdybyśmy mieli ten rok prezydentury Baracka Obamy teraz podsumować, bo trzy najważniejsze rzeczy albo, no tak, najpierw trzy najważniejsze rzeczy, a potem trzy wpadki określić Baracka Obamy. Ja bym powiedział tak, ten rok, przynajmniej jeśli chodzi o politykę zagraniczną, charakteryzował się brakiem jakichkolwiek sukcesów. Kuba, Guantanamo, no wszystkie te sprawy, które zapowiadał kandydat Obama, że natychmiast, pierwszego tygodnia, pierwszego miesiąca porozmawia osobiście w Iranie, na Kubie i rozwiąże, no to on to po prostu potrafi. Okazało się, co było do przewidzenia skądinąd, że są to sprawy zbyt skomplikowane i nie dające się załatwić tak przy stole negocjacyjnym, jak prawnicy amerykańscy lubią. Było przemówienie w Pradze również, podobnie jak przemówienie jeszcze kandydata w Berlinie, on pięknie przemawia. To jest znakomity kandydat, to jest człowiek, który potrafi porwać za sobą tłumy. Tego nikt mu nie odbiera, tylko za tymi przemówieniami, ani za Kairskim, ani za Praskim, konkrety na razie nie idą. No, może ma pecha. Mówię o sytuacji w Izraelu, o tym, że w Izraelu rządzi Netanyahu, prawda, a nie ktoś, kto Ale polityk musi mieć szczęście. Bez tego nie, to wszyscy wiemy od zawsze, prawda, że zarówno dowódcy wojskowi, jak i politycy muszą mieć szczęście, bo to po prostu jest konieczny element ich sukcesu. Dlatego nikt nie kwestionuje, że szczęście jest bardzo ważnym elementem. Ale wracając jeszcze do tej polityki zagranicznej, bardzo ważny jest wizerunek. Wizerunek Stanów Zjednoczonych. Tak. To, co piszą gazety, prawda, i o czym myślą ludzie. A ludzie nadal myślą, poza Stanami Zjednoczonymi, dobrze o Obamie. Dobrze, ale już nie tak dobrze. To znaczy, on miał nieprawdopodobny kredyt zaufania. On właściwie mógł zrobić wszystko. Ale gdyby spełnił ich wymagania, to znaczy wycofał wojska z Afganistanu i tak dalej, zrobił parę rzeczy, miałby lepszą prasę, ale pan byłby jeszcze bardziej z niego niezadowolony. Nie, niekoniecznie, bo proszę pamiętać, że on ma tak dobry wizerunek, że w momencie przyjmowania przez niego Nagrody Nobla, prezydent prowadzący kilkadziesiąt wojen na świecie, a w tym wojnie w Afganistanie, wysyłający do Afganistanu dodatkowe 50 tysięcy żołnierzy, odbiera pokojowo Nagrodę Nobla i nie ma protestów na ulicach. No przecież gdyby to się stało wobec Busha, który prowadził wojnę w Iraku, no to już nie chodzi o to, jakie byłyby komentarze prasy, ale przecież ulice Paryża, Londynu, nie mówiąc już o Oslo, wybuchłyby. A tutaj, no, ma tak wielki kredyt zaufania, że aż szkoda patrzeć, jak się marnuje. Nie pamiętam prezydenta od czasów Kennedy'ego, no ale on bardzo krótko był prezydentem, który by się cieszył takim zaufaniem ludzi i który to zaufanie niestety nie marnuje w ewidentny sposób. W tym miejscu, w którym siedzi pan profesor, siedział generał Sławomir Petelicki, który powiedział tak, Nagrodę Nobla Obama dostał za stosunki z Rosją, za to, że te stosunki rosyjsko-amerykańskie się poprawiły. Pan się z tym zgadza? Nie, nie, nie. One się nie poprawiły. Jeśli już, to może z Chinami, ale wiemy za jaką cenę. Za cenę, prawda, odejścia od przyzwoitości. Nieprzyjęcie Dalai Lamy, rezygnacja z pokazania na żywo konferencji prasowej, co miało być, prawda? Te wszystkie kroki na rzecz... Konferencji prasowej Dalai Lamy. Nie, on miał mieć w Pekinie konferencję prasową, która miała mówić szczerze o stosunkach amerykańsko-chińskich i miało to być na żywo transmitowane w telewizji. Takie przemówienie do narodu chińskiego. Chińczycy nie chcieli tego zrobić, Amerykanie odpuścili tę część. Miasto było zamknięte, ludzie byli wyrzuceni, prawda, biedacy i tak dalej. Czyli te wszystkie przygotowania w najgorszym komunistycznym stylu on zaakceptował. To jest odejście od przyzwoitości, a nieprzyjęcie Dalai Lamy to naprawdę już jest skandaliczne. Nie, zresztą się nic nie poprawiło. Rosja wymogła swoje, jeżeli chodzi o kwestie tarczy antyrakietowej. Jeśli chodzi o Gruzję, również, prawda, Stany Zjednoczone odpuściły ten temat, Ukrainę również. Więc jeżeli możemy mówić o sukcesach, to sukcesy Rosji w polityce ze Stanami Zjednoczonymi, a nie Obamy w polityce z Moskwą.